29 sierpnia w czwartek. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam z Kaisersbergu, bo tutaj kończymy nasz tryptyk alzacki, ale nie kończymy codziennika, bo oczywiście codziennik to codzienne Słowo Boże, które mamy zapisane w przewodniku z Biblią na co dzień. I tak słowo na dziś czytam najpierw z Księgi Hioba, gdzie w 38 rozdziale, w 41 wersecie tak czytamy. Kto przygotowuje krokowi pokarm, gdy jego pisklęta wołają do Boga i tułają się bez pożywienia? Zaś drugi fragment mamy zapisany w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, gdzie w 3 rozdziale, 7 wersecie tak czytamy. Ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Drodzy, nasze dzisiejsze słowo to takie przypomnienie jednej z najważniejszych prawd, mówiącej o tym, że to Bóg jest Panem wszystkiego. Tak jak 2 dni temu Słowo Boże przypominało nam o tym, czym jest błogosławieństwo, tak dzisiaj Boże Słowo przypomina nam, jakie jest nasze miejsce, nasza rola i nasze zadanie. Jesteśmy narzędziem w Bożym ręku i warto o tym pamiętać i nie próbować się zamieniać miejscami z Panem Bogiem, uważając, że wszystko w naszym ręku, wszystko potrafimy. Bo kiedy dzieje się nieszczęście, wtedy najczęściej pojawia się pytanie, gdzie był Pan Bóg? Pan Bóg był i jest na właściwym miejscu. To my czasami zapominamy, jakie jest nasze miejsce, nasza rola i nasze zadanie. Tak jak wczorajsze słowo przypominało nam o tym, by właściwie wykorzystywać czas, który nam jest dany, tak dzisiejsze słowo przypomina nam tę podstawową prawdę. To Bóg jest tym, który daje wzrost i który daje zaopatrzenie. I warto też o tym pamiętać, zwłaszcza w kontekście kościelnym, bo czasami przeżywamy frustrację, że się coś nie udaje, że czegoś nie możemy, a czasami niestety zaczynamy przypisywać sobie nagrodę czy zasługi wtedy, kiedy coś wyszło, kiedy coś się udało. Warto wtedy powiedzieć, dzięki Bogu, wszystko to jest. Bardzo lubię fragment chyba z 2 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, który opisuje historię pierwszego zboru, kiedy opisuje o tym, jak ten zbór funkcjonował, ale końcowy fragment takiego krótkiego wersetu jest tam ważny. A Bóg codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Warto więc wykorzystywać swój czas, swoją rolę, swoje zadanie, przywilej, jaki dał nam Bóg w głoszeniu Bożego Słowa i zostawmy Bogu wzrost i zaopatrzenie, bo On jest Panem wszystkiego. Ja jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam z Kaisersbergu. Dziękuję za te 3 dni codziennika alzackiego.